Namawiam wszystkich na lekturę Chrystus Vivit, adhortacji posynodalnej Ojca Świętego Franciszka. Namawiam przede wszystkim dlatego, że to jest znowu bardzo osobisty dokument papieża Franciszka. Mogę to powiedzieć, ponieważ Pan Bóg dał mi uczestniczyć w synodzie i. I być wtedy na bieżąco i z dokumentami przedsynodalnymi i posynodalnymi. To, co pisze Ojciec Święty w Chrystus VII, to jest kompletnie nowa jakość. Mówi o tym, co najważniejsze w życiu młodego człowieka i nie tylko młodego, także co jest najważniejsze w życiu Kościoła, jak sprawić, żeby Kościół był młody, a nie tylko, żeby młodzi w Kościele nie byli starzy. No i to, co sprawia tę młodość nieustanną, to jest spotkanie z żyjącym Jezusem. Ja wiem, że to brzmi tak bardzo podstawowo, ale to jest właśnie to, czego na synodzie stosunkowo było niewiele. Dzisiaj łatwo jest w, w rozmowach o młodzieży od razu się przerzucać na taki obszar, nie wiem, socjologii, psychologii. Niektórzy to od razu najlepiej terapii. A Papież wychodzi do młodych i do kościoła, żeby był młody z tym, co jest podstawowym chrześcijańskim orędziem. Jezus żyje. To, że żyje sprawia, że Ewangelia nie jest historią przeszłą, tylko aktualną. I my wszyscy jesteśmy jej uczestnikami. No, papież napisał albo może zapisał bardzo piękny sposób zapisał chrześcijański karygmat i, i to będzie działać. Jak ktoś chce się wystawić na działanie karygmatu, to nam, namawiam na lekturę.